Chciałbym powiedzieć, że to nie trzeci budżet pana prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego, ale jedenasty, który przygotowuje dla nas, dla mieszkańców Opola. I nic się nie zmieniło w tej trzeciej kadencji pana prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego. To budżet nie nowoczesnego zarządzania, kreatywnego zarządzania, z pomysłem, z wizją, jak nasza stolica, naszego regionu ma wyglądać, tylko to budżet księgowego. Pani skarbnik, która przygotowała słupki, która zdecydowała i napisała pierwszą wersję, o której mówili moi koledzy, a później zaczęła się debata, dyskusja wewnątrz ugrupowania, w które rządzi w Radzie Miasta, w Platformie Obywatelskiej, i nagle były poprawki. Być albo nie być. To be or not to be, sobie zadawał pan Ryszard Zembaczyński pytanie. Czy to wprowadzić, czy to wycofać? To nagle wycofał mieszkania socjalne i Lewica, my jako jednoznacznie mówiliśmy, że to był błąd. Po czym znów wprowadza. Tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki ten budżet jutro zostanie zaprezentowany na sesji Rady Miasta. I możemy analizować te dokumenty, które są oficjalne, ale nie wiemy, jaki ten budżet będzie. Oczywiście ten budżet nie nastawia na optymizm, patrząc przez pryzmat roku 2013. Bo jeżeli mówimy o tym, że największe problemy, które dotyczą nas, naszego regionu, to kwestia związana z nowymi inwestycjami, to zadaję sobie pytanie, czy w tym budżecie znajdę środki, które ściągną te inwestycje do naszej specjalnej strefy ekonomicznej. Czy w tym budżecie będzie na tyle środków, żeby wypromować nasze miasto na arenie nie tylko polskiej, ale na arenie świata, żeby tu inwestor zainwestował. Nie widzę takich środków. To jest tylko i wyłącznie na bieżącą działalność w zakresie promocji miasta, w zakresie nowych pomysłów. I tak naprawdę, kiedy nawet popatrzymy na ten sukces pana prezydenta, że po 8 czy 10 latach stwierdził, że nie jesteśmy bezludną wyspą i mamy sąsiadów wokół siebie i stworzyliśmy aglomerację opolską. Wynikało to głównie z tego, że w nowej perspektywie unijnej 2014-2012 aglomeracje będą mogły otrzymać jakieś środki unijne, no to w tym budżecie mamy tylko 200 tysięcy złotych na funkcjonowanie tej aglomeracji. Jeżeli to ma być koło zapędowe i ma być to antidotum na wszystkie zło, które do tej pory nas doskwierało, no to takie środki to po prostu kropla w morzu.